Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich. Dzisiaj sobie będę sprawdzał, czy są jakieś update'y. Sudo apt-get update. Jedziemy. Pyk. Miau. Zrobione. Teraz. Kurw. Jakie nie los. Dobra, okej. Czyli mamy już porobione. Kur. Autoclean, czyli wyczyszczenie się tych śmieci, co zostają po aktualizacji. Użyliśmy do aktualizacji pakietów w Linuxie, użyliśmy sudo apt-get update. Po zrobieniu tego użyliśmy sudo upgrade, czyli widzicie, jak to ładnie poszło. I do wyczyszczenia pierdolnika po aktualizacji pakietów i tak innych użyjemy autoclean. I proszę bardzo, gotowe. Więc mamy wszystko zrobione, tak naprawdę. Tak to się odbywa. Takie trzy komendy i polecam zrobić to zaraz po zainstalowaniu Linuxa, czy Ubuntu, czy Minta, czy Mate'a, czy poczekajcie, Mate'a. No. Czy nawet chyba, tak, w Zorinie też to działa. No. Więc ja tak to sobie zrobiłem po prostu zainstalowaniu Linuxa Cynamona na moim superkomputerze z i9. Tak, żeby zaraz się ktoś nie przyczepił, a ty pierdolisz, że ty masz tą i9, tak naprawdę i nie masz, ludzi robisz w jajo, żebyś miał subskrypcje na YouTubie i tak dalej. Są tacy ludzie, co mi zarzucają takie rzeczy, że ja sobie jaja zrobię, proszę bardzo. Mamy Cynamon i9 10900 32 GB RAM-u, pojemność wszystkich dysków 7 terabajtów. Karta graficzna AMD Radeon RX i moja wersja to jest 588 GB. Dobra. A teraz sobie weźmiemy NEO. Kurwa. Chwileczkę, muszę sobie sprawdzić, jak to się pisało. Sobie zastąpię. Dobra, już znalazłem, bo ja po prostu nie używam często tego, więc musiałem to sobie znaleźć. NeoFetch, proszę bardzo. Po prostu ostatnim razem, jak właśnie wyświetliłem sobie właśnie to podsumowanie graficzne swojego Linuxa, to zrobiłem sobie tego właśnie zdjęcie. Wam mniej więcej rozciągnę. O. O. I tak to wygląda. Trzy komendy. Update. Upgrade. Autoclean do wyczyszczenia po aktualizacji pakietów wszystkich śmieci. I na koniec NeoFetch, czyli sobie Linux Mint
Cynamon wersja 20.2, 64 bit. To jest moja płyta główna. Z490 Gaming X od Gigabyte'a. Kernel i tak dalej. Cynamon. Zresztą wszystko macie, więc co ja mam wam mówić. I mamy Intel i9, 10900, 10 rdzeni, 20 wątków, zegar 5 GHz, 200 MHz. I grafika AMD ATI Radeon RX 580, ale tu dziwne nie ma 80, a do nic. Pamięć 32 GB. No ludzie, to jest już naprawdę komputer, kurde. Nie, że nie porównujcie mojego komputera do komputera z NASA. Bo komputery z NASA to jest kilkadziesiąt komputerów w jakimś budynku połączonych ze sobą światłowodami. To nie jest jeden komputer, a tu mamy jeden komputer, superpotężny komputer. A co ja mam powiedzieć, jak ja jeszcze dysponuję serwerownią, która działa na solarach? Tak, dysponuję serwerownią na działce, która działa na panele fotowoltaiczne i magazyn energii na użytek własny. Zaraz się pojawią pewnie jakieś głupie docinki. Ciekawe, jak to ty w nocy zasilasz. Nie zasilam, ona się automatycznie wyłącza na noc. W dzień się samo uruchamia, wszystkie programy ruszają z buta. Jest to po prostu komunikat dla osób, które korzystają z tego serwera, że od tej możecie korzystać, potem się wszystko wyłącza. I chuj. Mam to w dupie. Ale wszystko jest darmowe tak naprawdę. No. No i NeoFetch podsumował w ten sposób. Więc ja to ten film robię po to, żeby wam pokazać świeżym użytkownikom Linuxa, jak zaktualizować pakiety w systemie. Wpisujecie sobie sudo apt-get update, podajecie swoje hasło, wszystkie sobie pakiety się instalują, czyszczenie list pakietów gotowe, potem wpisujecie sudo apt-get upgrade, czyszczenie list pakietów gotowe, budowanie drzewa zależności, odczyt informacji o stanie gotowe, obliczanie aktualizacji gotowe, 0 zaktualizowanych, 0 dodanych, istniejących, usuniętych, nieuknięcych, no. A potem dodajemy apt-get auto-clean, czyli czyszczenie list pakietów gotowe, budowanie zdań zależnych gotowe. I na koniec neofetch, żeby sobie zobaczyć wszystko. I na tym to polega. Słuchajcie, ja nie jestem jakimś wyjebanym w kosmos informatykiem. Ja to co wiem, to po prostu sam się tego nauczyłem. Więc w swoim gronie znajomych jestem informatycznym guru. Ja się tego wszystkiego sam uczyłem. I z książek. Tak, z czegoś takiego, co się nazywa książka i znajduje się w bibliotece. To takie starożytne miejsce, gdzie kiedyś prehistoryczni ludzie chodzili czytać książki. Bo dzisiejsze pokolenie tak to rozumie. No więc mamy podsumowanie graficzne i to tak wygląda. Więc uważam, że wyjaśniłem nowym użytkownikom Linuxa wszystko, co potrzebowaliście. Więc jeszcze chwilę to potrzebam, żebyście zobaczyli, jakie komendy ja stosuję. Najpierw wpisujemy w terminalu tą komendę. Aktualizujemy listę pakietów. Potem wpisujemy tą komendę, żeby zaktualizować jeszcze inne listy pakietów. I gdy już to mamy zrobione, wpisujemy tą komendę, żeby wyczyścić śmieci po aktualizacjach pakietów. A żeby sobie po prostu zobaczyć, jaką wersję mamy systemu i inne informacje, wpisujemy neofetch. I dziękuję i gotowe. Więc u mnie tak to wygląda. Ja na wszystkie podzespoły, cały komputer, który zbudowałem, zarobiłem samemu. Odkładałem 2,5-3 lata pieniądze. Po 500 zł miesięcznie. Ewentualnie 600. Ile, jeżeli duże wynagrodzenie z pracy przychodziło, to się odkładało więcej. Wiadomo, jak przychodziło mniej, to się odkładało mniej.
ale ja 6,5 tysiąca zarobiłem własnymi rękoma. Oczywiście, 6,5 tysiąca podsumowując wszystkie podzespoły. Kartę graficzną to ja już miałem 2 lata do tyłu kupioną. Zasilacz tak samo, więc to odjąłem. Tego już nie musiałem kupować, kupiłem tylko procka, płytę, ramy i dysk na system. Pierwszy dysk na system Goodrama NVMe PX500 czy 512 zjarał się, bo Windows 10 wywołał katastrofalny błąd, dlatego od niego odeszłem, a na Linuxie wszystko mi pięknie działa, nie ma z niczym problemu. Ostatnio poprawili sterowniki od Bluetooth, więc już też Bluetooth mi chodzi bajkowo. Mam słuchawki Bazeusa, które kosztowały mnie 300 zł i słuchawki łączą się zajebiście, nie ma żadnych problemów z niczym. Gdzie na Windowsie 10 były problemy, sterowniki od mojej karty graficznej RX 580 AMD gryzły się z Windowsem 10, robiły się pierdolniki niesamowite, odinstalowanie i instalowanie na nowo sterowników nic nie dawało, pisałem do AMD, pisałem do Microsoft, od Microsoftu dostałem informację, proszę sobie radzić samemu, dzwoniłem do Microsoft Polska, powiedzieli mi, że jeżeli nie mam nic do roboty, to niech zwolnię linię, bo są inni ludzie, którzy bardziej potrzebują pomocy. Więc jeżeli, powiem tak, jeżeli Windowsiarze uważają, że Microsoft Polska pomaga, to jesteście w wyje kurwa bistym błędzie. Oni nikomu nie pomagają. I wrócę z powrotem do mojego kochanego Linuxa, który jest ostoją dobroci i przyjaźni dla wszystkich. Niezależnie od tego, z którego kraju pochodzicie i miejsca na świecie. Wszyscy w Linuxie jesteśmy jedną wielką rodziną. No. I tu mamy podsumowanie wszystkiego, więc uważam, że jako informatyk średniego zaawansowania, bo ja nigdy się nie uważałem, że jestem wyjebistym guru informatyki i tak dalej, a to, że potrafię pewne sztuczki magiczne wykonywać jak Harry Potter, to mniejsza o to. Więc pokazałem wam w tym filmie, jak zrobić prostą aktualizację pakietów w Linuxie, zaraz po zainstalowaniu systemu, a to bardzo dużo daje. Dobra, tu zakończymy. Teraz pokażę wam. TimeSwift. Co to kurwa jest? Ktoś się zapyta. TimeSwift. TimeSwift to jest coś takiego jak kopia zapasowa w Windowsie, tylko o wiele lepiej to działa. Tak, polecam, żebyście mieli to włączone od razu po instalacji Linuxa. Zaraz ktoś się zapyta, po co to jest. To jest, jak wam się wypierdoli system, czy zrobi się katastrofalna awaria, bierzecie sobie daną migawkę i klikacie przywróć. I system automatycznie jest cofany do tego momentu sprzed awarii. Bez żadnych kłopotów, bez nie tego jak w Windowsie, że czasem kurwa to działało, czasem nie działało. Przepraszam za mój język, że przeklinam, ale ja miałem tak złe doświadczenia w Windowsie, że naprawdę ludzie, ja mam dosyć już posiadania Windowsa. Ja każdy laptop, który kupię w przyszłości, będę walił na niego Linuxa, dlatego że Linux optymalizuje sprzęt, optymalizuje procesor, optymalizuje praktycznie wszystko pod siebie. I w Linuxie wszystko działa szybciej. No. I TimeSwift, u mnie ostatnia migawka to pochodzi z tej godziny. Następna migawka będzie... o 16? Ale sobie wykonamy ją teraz. Pokażę wam, jak to chodzi. Tak, tak się tworzą migawki. Jak się ma 10-rdzeniowy procesor, 20-wątkowy, to idzie to 5 sekund dosłownie. O. Ale następna migawka będzie o tej godzinie, a ja będę wtedy w pracy, więc jej nie wykonam. Tu jest miejsce na dysku na migawki, który jest włączony. Teraz go nie mam uruchomionego, ale ja wam go pokażę. To jest KingMax. O. 480 GB. To jest ten KingMax. No bo teraz ogólnie system robi migawkę, więc nie mogę go uruchomić. Tu mamy gry, magazyn. Tu
Tu mamy OneTouch, czyli 5 TB dysku Seagate'a, który jest podpięty przez USB. Tu mamy PX500, 512 GB. A przepraszam, siadanie się odbiło. Oczywiście SSD, Goodrama. I to jest dysk NVMe, na którym jest zainstalowany Linux Mint Cinnamon 64. No. I chodzi o to, że właśnie dzięki temu, że macie włączonego TimeSwift'a, to w razie awarii jakiegokolwiek pakietu czy aktualizacji, klikacie sobie daną migawkę przywróć i system wam przywróci system do stanu przed awarią. Bez żadnych problemów będziecie mieli wszystkie swoje pliki, wszystko. Więc uważam, że jest to bardzo fajne. Ja wam pokażę, jak to się robi. Bierzemy typ migawki, w moim przypadku jest to. Dalej. I tu mamy King Max. O, to jest ten dysk. Bo to jest 960 giga, to jest multimedialny, to jest gry. To jest magazyn, a to jest systemowy. I to jest właśnie ten dysk, który jest przeznaczony tylko na migawki. To jest King Max, to bardzo dobre dyski są. Ale my sobie to odświeżymy. O, dobra, bierzemy sobie pyk. I ja mam ustawione mniej więcej to tak. Godzinowe, rozruchowe. Rozruchowe są bardzo ważne. O, i tutaj liczba mimary do utrzymania. No. I tu jest, o, macie tutaj prosto napisane. Ja to po prostu tak ustawiłem, po prostu i to tak ma być. Godzinowe, godzinne nie potrzebuję, ale codzienne, rozruchowe, tygodniowe, miesięczne. Jeżeli tak to ustawicie jak ja na przykład, ale to już musicie mieć dysk bynajmniej 500 giga na to przeznaczony. Sam dysk przeznaczony na migawki. Bo on powinien właśnie być przeznaczony tylko do tego. Ja jestem... Mam dysków od cholery, więc u mnie to nie jest problem sobie coś takiego zrobić. Mam jeszcze superkomputer na Linuxie, też właśnie, który był w moich wcześniejszych filmach, to ta biała krowa, która tak hałasuje. To tam będzie, to będzie film Boeing, obliczenia to pestka, gdzie jest ta krowa pokazana. I mam jeszcze serwer HP DC7700. Który też jest na Linuxie postawiony, tylko na wersji 32-bitowej, bo 64-bitowa powodowała problemy jakieś z grafiką, więc nie chciało to chodzić. Na 32-bitach to lata jak głupie. No i ja ustawiłem to mniej więcej w ten sposób i wybrałem sobie pyk, pyk. I dziękuję bardzo. I prosta konfiguracja przeprowadzona i wszystko jest gotowe. Więc tak to po prostu wygląda. I polecam po prostu zrobienie sobie właśnie upgrade'u pakietów. Po upgrade'zie pakietów włączenie TimeSwift'a, co wam naprawdę dużo da. Ja robię ten film dla świeżych użytkowników Linuxa, którzy po prostu mogą nie wiedzieć pewnych rzeczy, dlaczego to się robi, dlaczego tam to się robi. I dlatego ja wam to pokazałem i jak się włącza NeoFetch'a. Tylko ja musiałem sobie swoje zdjęcie z telefonu zobaczyć, jak ja to wtedy wpisywałem, bo słuchajcie, ja też nie jestem w stanie zapamiętać każdych komend. Mam książkę, jak działa Linux, podręcznik administratora, wydanie drugie. Dzięki księgarni Helion. Bardzo dziękuję Helion, że mogłem u was kupić książkę, jak działa Linux. Na pewno kupię kolejne. To nie jest promowanie produktu, tylko podziękowania. I chciałem powiedzieć jeszcze, że ten film jest zrobiony po to, żeby dać ludziom możliwość zrobienia szybkiego upgrade'u systemu. Proszę o pozytywne komentarze, komentarze pod filmem. Proszę o udostępnianie tego filmu, ewentualnie na Facebooku, na grupach komputerowych. Ja nie proszę o subskrypcję, ani o łapki w górę, tylko o zasięgi. Im więcej ludzi to obejrzy, tym więcej ludzi po prostu będzie wiedziało, co, jak zrobić i w jakich kolejnościach.
Ja robię filmy z mojego zamiłowania do informatyki i nie tylko. No, jak widzicie, moje zdjęcia astronomiczne się wam wyświetlają teraz na ekranach, jakie ja robię nocnego nieba, bo jestem astrofotografem. Ale też z zamiłowania do pomagania ludziom. Ja nie zarabiam na YouTubie, chociaż większość osób mi zarzuca, że zarabiam pieniądze. Na przykład kolega mnie wczoraj namawiał, żebym włączył sobie donaty na YouTubie. Ja nie chcę zarabiać, bo uważam, że ja chcę pracować po prostu, jak to niektórzy mówią, być Waldek od łopaty. Ale ja sobie pomacham łopatą, ja mam kurde krzepę w łapie, a niektórzy siedzą przy komputerze i nie mają tej krzepy w ogóle, bo nie pracują fizycznie. Najlepsza praca, jaka może być, to pracować i fizycznie, i psychicznie. Tak jak przy komputerze. Ja pracuję ogólnie w piekarni, jestem dumny z tej pracy i tyle. Ale też pracuję tutaj na komputerze, na swoim głównym superkomputerze. Jeszcze mam w warsztacie dwa serwery rozbebeszone, które właśnie czekają na dwa procesory, czyli w kości RAM, dwa radiatory, bo ktoś reperował serwer młotkiem i rozpierdolił radiator od procesora. No niestety, no ludzie robią po prostu różne odpierdalania i czasem trzeba to łatać po nich. I tak. I jeszcze raz, nie proszę o subskrypcję, tylko o zasięgi. Rozsyłajcie mój film wszędzie, gdzie się da. O, na przykład teraz zdechło połączenie kablowe, a się przełączył na Wi-Fi. Ha! Ale to zaraz się naprawi. Samo. I tak, nie proszę o subskrypcję, tylko proszę o zasięgi. Rozsyłajcie po prostu ten film, gdzie się da, bo im więcej ludzi to obejrzy, tym więcej ludzi będzie wiedziało, jak to zrobić. I większa liczba osób będzie już doinformowanych, co z czym się je. I jeszcze do tego wrócę, że Linux nie jest trudny. Linux jest banalnie łatwy. Tylko od waszego zaangażowania zależy, czy się tego nauczycie. Dziękuję i życzę wam miłego dnia, zajebistego Sylwestra, bawcie się dobrze, bawcie się wesoło, ale z głową i bezpiecznie. Trzymajcie się. Dziękuję za uwagę.